Moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym wtorku na rynkach. Dzisiaj o procesie dystrybucji numer 2. Tydzień temu zrobiliśmy sobie dystrybucję numer 1, więc jeżeli oglądasz to wideo w późniejszym terminie, a przypomnę, jest to transmisja live, to możesz zapisać się na kolejną transmisję, na kolejny wtorek na rynkach. Link będzie na pewno w opisie tego filmu zawarty. Co tydzień darmowe sesje, wtorek na rynkach. O godzinie 9 rano analizujemy rynki giełdowe, Forex, akcje, ETF-y, również krypto, waluty, akcje. W tym są również zawarte. Jeżeli jesteś zainteresowany dostawaniem tych filmów, czy chcesz być informowany o tych filmach, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Również można nacisnąć dzwoneczek, wówczas każdy materiał postowany zostaniesz o nim automatycznie poinformowany. Proces dystrybucji. W ostatnim czasie mówiliśmy o kilku fazach rynkowych. Przede wszystkim dwie najważniejsze zmieniające trend są to proces dystrybucyjny i proces dystrybucji. Proces akumulacyjny. Rozróżniamy dwa procesy. Proces akumulacyjny numer 1 i numer 2, opisany w szkoleniach, które również są do pobrania w opisie tego filmu bądź na stronie smarttrader.pl, i również proces dystrybucyjny. Rozróżniamy dwa, numer 1 i numer 2. Ostatnio żeśmy mieli pierwszy proces dystrybucyjny z potrójnymi szczytami. Dzisiaj rozróżniamy, czy dzisiaj omawiamy proces dystrybucyjny numer 2, rozróżniony właśnie przez Richarda Wyckoffa, jednego z ojców, z wielkich ojców analizy technicznej, który opracował właśnie sposób na wykresach poruszania się przez smart money. Ta wiedza nie jest może wiedzą tajemną, ale mało popularną, stąd też jestem po prostu zdania, że powinniśmy podążać, rzeczywiście zrozumieć przede wszystkim wykres, a co mam na myśli mówiąc zrozumieć wykres, zrozumieć jak duzi gracze wkładają, bądź też wyciągają pieniądze z rynku, jak wygląda popyt i podaż na wykresach, i wówczas dopiero znając takie podstawy możemy używać wszelkich innych technik do analizy rynku, natomiast musimy przede wszystkim zbadać główną siłę, która stoi za danym wykresem, bądź też brak tej siły. Procesy dystrybucyjne, jak sama nazwa mówi, jest to wychodzenie z transakcji, zamykanie transakcji zyskownych przez dużych operatorów rynku. Wszystko odbywa się poprzez odpowiednie manipulowanie nie tylko cenami, ale również informacją na wykresie. Także proces dystrybucyjny, raz jeszcze powtórzę, proces zamykania, wychodzenia przez dużych graczy z zyskownych transakcji. Wówczas następuje obrócenie tego rynku, wyprzedaż tego rynku, więc proces dystrybucyjny zdecydowanie wolę na wykresach znajdować procesy akumulacyjne, czy przyłączać się po akumulacji do rynku, niż ewentualnie zagrywać procesy dystrybucyjne i shortować większość walorów, dlatego że to jest, szczególnie jeśli chodzi o rynki akcyjne. Nie mówię tutaj o rynkach walutowych, bo tutaj ta spekulacja działa doskonale i w jedną, i w drugą stronę, natomiast zagrywając po procesie dystrybucyjnym, powiedzmy na short, jakiś walor akcyjny, jest to z definicji, powiedzmy, zakładanie się, czy jakby taka prośba wysłana do wszechświata o to, żeby danej firmie rzeczywiście się po prostu nie wiodło, więc jestem zwolennikiem, że tak powiem, jeśli chodzi o rynek akcyjny czy rynek indeksowy, wchodzenie częściej w pozycje długie niż w pozycje krótkie, natomiast na rynkach lewarowanych i rynkach, mam tutaj na myśli rynki forexowe, jakby ta zasada mniej obowiązuje. Zaczynając dzisiejszy wykład, pokażę właśnie w tym momencie, jak wygląda dokładnie proces dystrybucyjny na wykresach, ten, który mieliśmy tydzień temu i który materiał oczywiście możesz znaleźć również w opisie tego filmu. Przełączymy się w tym momencie właśnie na prezentację. Widzimy proces dystrybucyjny numer 1, bardzo charakterystyczny ten proces i musimy sobie omówić tutaj detale, żeby zrozumieć, jaki jest po prostu właściwy mechanizm działania rynku, który jest właśnie wyprzedawany. patrząc na tą strukturę, ja wiem, że dzisiaj mamy mówić o dystrybucji numer 2, ale te procesy są bardzo podobne do siebie. Proces dystrybucyjny numer 2 różni się tylko tym, że nie ma tutaj w tej części, gdzie występuje tak zwany upthrust, nie ma tego trzeciego wybicia, tylko linia jest utworzona, linia taka oporu jest utworzona wewnątrz właśnie takiego range'u dystrybucyjnego. Jak to dokładnie wygląda na schemacie, już tutaj pokazuję. Muszę wyłączyć sobie następny, kolejny slajd. Chodzi o to, że różnica w tych rysunkach polega na tym, że ten trzeci szczyt nie wybija, on po prostu tworzy się taki wewnętrzna taka linia oporu i wówczas jest rynek tradowany w dół. W procesie akumulacji, szybciutko tylko przypomnę jeszcze, jak wygląda proces akumulacji, bo tutaj są bardzo podobne te założenia. Tutaj jest proces akumulacji numer 1 z tak zwaną i bardzo charakterystyczną formacją spring, czyli trzecim takim dołkiem wyrzuconym. Akumulacja numer 2 to jest właśnie akumulacja, gdzie nie ma trzeciego dołka i jest rzeczywiście wewnętrzna linia wsparcia utworzona wewnątrz takiego procesu akumulacyjnego. No i różnica między procesem dystrybucyjnym jest niemalże identyczna. Proces dystrybucyjny numer 1 jakby ma potrójny taki szczyt, za chwileczkę omówię specyfikę tych faz poszczególnych, natomiast dystrybucja numer 2, ten punkt tworzy się wewnątrz takiego range'u. Co jest bardzo charakterystyczne i co musimy wiedzieć o procesie dystrybucji, to to, że no, jak sama nazwa mówi, musi on nastąpić po pewnych wzrostach, rynek rozgrzany, który zaczyna dynamicznie rosnąć, wpada w pewnym momencie w tak zwaną euforię zakupową. Wówczas bardzo charakterystyczne i też logiczne jest to, że duzi gracze muszą po części realizować zyski, korzystając oczywiście z dobrego momentum wzrostowego. Tutaj mamy kilka ciekawych cytatów, oczywiście tutaj na wykresie w tym momencie widzicie Jesse Livermora, który właśnie świetnie, jest to chyba jeden z najbardziej barwnych postaci Wall Street, który właśnie swoje sukcesy zawdzięcza między innymi temu, że realizował, to był duży gracz, który rzeczywiście kupował bardzo duże, czy sprzedawał bardzo duże ilości, jeśli chodzi o poszczególne po prostu tutaj walory, czyli handlował bardzo dużym wolumenem i on twierdził, że zawsze lepiej pozbyć się dużych pozycji podczas wzrostów, kiedy wolumen jest spory, to samo dotyczy krótkich pozycji, najlepiej pozbyć się ich po samych stromych i szybkich spadkach. O co chodziło? Chodziło o to, że Livermurowi i większość graczy, oczywiście dużych graczy instytucjonalnych, posługuje się cały czas właśnie tą, może nie tym cytatem, ale, że tak powiem, tą mądrością, bo wiadomo jest, żeby wyjść z dużych pozycji, duży gracz potrzebuje odpowiedniej drugiej strony, która przejmie. To jest inaczej zamiana z silnych rąk, oddanie walorów do słabych rąk. I bardzo często jest tak w procesie dystrybucyjnym, zresztą to też widać, słuchajcie, ostatnio po rynku Bitcoina. Ja sobie pozwolę na sekundkę tutaj wyłączyć ten obraz i chciałem wam po prostu dać przykład, który jest w tym momencie konkretny z rynku. Po dużych spadkach na Bitcoinie, kiedy on dotarł wręcz, zrobił range akumulacyjny między 3300 a 4000 i rzeczywiście była widoczna duża ilość wolumenu, który wszedł w rynek, czyli inaczej mówiąc, zostały włożone pieniądze, to mało z graczy indywidualnych dostrzegało ten proces. Ja już tutaj nie będę wchodził w te analizy i omawiał tych analiz, które zrobiłem przed wybiciem tego Bitcoina, gdzie rzeczywiście było widać ten ogromny wolumen. To było 19 marca i 1 kwietnia były te analizy, 2 kwietnia był wystrzał do góry. To zwróćcie uwagę na psychologię rynku i to jest bardzo interesujące. Zmienię temat z dystrybucji na akumulację na chwileczkę, ale zasada działania jest mniej więcej taka sama. Jeśli chodzi o tłum. Tłum nigdy nie kupuje, czyli indywidualni nigdy nie kupują, kiedy spadło. W momencie, kiedy mówiłem rzeczywiście o tym, że jest potężna akumulacja tutaj i ten rynek będzie rósł, to oczywiście spotkało się to na wielu forach, śmieszki, heheszki, były różne komentarze. Ja nie mam złe tym ludziom, bo po prostu ja obserwuję tych ludzi, też się dużo od nich po prostu uczę, widzę jak ten tłum reaguje, dosyć często błędnie. I teraz chodzi o to, że Bitcoin rzeczywiście wystrzelił do góry. I pomijając już, czy ta jakakolwiek, ty też oceniasz tą analizę, czy ona była dla ciebie dobra, czy zła, czy przedwczesna, czy za późna, pomijając to wszystko. Natomiast było widać, że Bitcoin wyskoczy do góry. Kto w tym momencie kupował? Kupowali duzi gracze. Bitcoin wyskoczył, fora internetowe zasypały się znowu entuzjastycznymi komentarzami. No to teraz co, idziemy może na 6, może na 7, już znowu chłoniemy artykuły, które mówią, pójdziemy może na 20, pójdziemy na 50, na 70 tysięcy z tym Bitcoinem. Drudzy nie dowierzają i ci, którzy twierdzą, że rzeczywiście będzie kosztował 70 tysięcy, próbują się w jakiś sposób, teraz próbują w bardzo szybki sposób przyłączyć się do rynku. Popatrzcie na sam mechanizm. Więc znowu te same fora przez tych samych ludzi zostały zalane znowu informacją. Na pewno będzie korekta. Jak teraz będzie korekta, ja na pewno kupuję. Prawda? Nie ma tej korekty. Nawet jak teraz by była korekta do 4000, co by ludzie powiedzieli? Jeszcze raz przetestujemy low, ja kupię na 3300 i prawdopodobnie tego 3300 by nie było. Teraz większość osób nie zna struktury rynku. Po wybiciu z akumulacji mamy bardzo mocne momentum wzrostowe. Rynek troszeczkę się skorygował. Zazwyczaj po takim momentum koryguje się do 20-30%. Jak myśli tłum? Tłum myśli, że się dalej skoryguje, że może będzie nowe low na Bitcoinie. Kto wie, ja nie twierdzę, że może takiej sytuacji nie być. Ale dużo osób jeszcze nie wchodzi w rynek. Teraz, jeżeli Bitcoin znowu wyskoczy, powiedzmy, na 6-7 tysięcy, to te osoby zaczną, którzy nie złapali się na samym dole, bo nie wierzyli, że nie widzieli tej akumulacji. Później jak wybiło, te osoby czekały na test, później nie było tego testu range'u akumulacyjnego, czekały na korektę po momentu, na razie nie ma tej korekty i oni się przyłączą, na pewno znowu uwierzą, jak będzie może Bitcoin po 7, może dajmy nawet po 8, wtedy uwierzą i nie będą chcieli stracić tej zajebistej okazji do przyłączenia się do ruchu, więc wsiądą na wykresy. Prawdopodobnie tak będzie. I zwróćcie uwagę, jaka już jest odległość od tego dna do tych 6 czy 7, powiedzmy, tysięcy, gdzie ci ludzie będą się chętnie przyłączać. I dokładnie tak samo jest z dystrybucją. Ludzie wchodzą, ci, którzy dają się nabrać na ten proces dystrybucyjny przez dużych graczy, bo zwróćcie uwagę, duzi gracze zawsze kupują na samych dołkach, wykupują te low, kiedy rynek się rzeczywiście wali, oni to kupują. Tak samo wychodzą z dużych pozycji. Kiedy na przykład ktoś, kto kupił Bitcoina, nawet spekulacyjnie, na 3700, na 4, być może część z tych ludzi teraz będzie, już nie chce mieć 1000% z Bitcoina, ale może chcą mieć 70, może 80% chcą zarobić na tym ruchu, więc może zaczną wtedy wyskakiwać, a ktoś inny zacznie wtedy kupować, bo dopiero uwierzy w ruch. Dokładnie jest procesem dystrybucyjnym, że rynek potrzebuje drugiej strony transakcji. Rynek potrzebuje po prostu tłumu, który przyjdzie i powie, kupuję w tym momencie ten rynek, bo nie chcę stracić tego ruchu. Zazwyczaj następuje preliminary supply w PSY. Tutaj są oczywiście, jeżeli pobierzecie te szkolenia na mojej stronie, to będziecie mieli wszystkie te materiały po prostu nagrane i będziecie mieli dużo więcej tych materiałów jeszcze. Natomiast i wytłumaczone te wszystkie skróty, ja tutaj nie będę się w tym momencie skupiał na wytłumaczeniu każdego pojedynczego tutaj skrótu i mam też, chciałbym, żeby też była część waszej ingerencji, żeby się po prostu tego nauczyć. Natomiast to preliminary supply to jest, czy nawet ten ruch stąd do ten BC, czyli buying climax, to jest nic innego jak taka zajebista euforia zakupowa. Wszyscy wsiadają na rynek, bo nikt nie chce stracić super okazji do wzrostu. I wtedy duzi gracze, widząc to, co mówił właśnie Livermore, potrzebujemy dużego skoku cen, potrzebujemy również dużego wolumenu, żeby zamykać po kolei swoje długie po prostu transakcje. Potrzebujemy drugiej strony rynku. Jeżeli kupiłem 1 000 000 akcji, powiedzmy PZU, to potrzebuję również albo silnego gracza, czy 1 000 000 osób, którzy kupi po 1 akcji, czy tam 100 000 osób, które kupią po 10 akcji albo i tak dalej, potrzebuje drugą stronę rynku, kto wchłonie ten wolumen i pozwoli mi wyjść bez szwanku, z dużym zyskiem z rynku. Jaki jest teraz sens sprzedawania tego? Sensem sprzedawania jest oczywiście zaksięgowanie zysku. Potrzebna jest dobra informacja, potrzebna jest druga strona rynku, więc buying climax to jest duży skok ceny i duży skok wolumenu. I następuje później AR, czyli automatic rally, czyli duże i głębokie spadki w dół. Jeżeli weźmiemy wolumen skumulowany, to tutaj powinna powstać duża, ciężka fala, pierwsza taka wyprzedaż z rynku. Tutaj jest część, tutaj widzimy już właśnie, że jest zamykanie, AR będzie stanowić wychodzenie, zamykanie krótkich pozycji, natomiast rynek nie może się całkowicie wysprzedać, bo w interesie dużego gracza, który część wysprzedał na tej euforii zakupowej, nie jest sprzedawanie wszystkiego, dlatego że bardzo mocno by spuścił wtedy rynek w dół. Logicznym jest to, że duży gracz nie pozwoli na szybkie spuszczenie rynku, bo on jeszcze posiada walory i on musi wyjść na wysokim poziomie cenowym z tych transakcji i nie chce spuszczać rynku, więc duży gracz bardzo często manipuluje tutaj ceną. Po pierwsze, w momencie, kiedy ma okazję, dużo wyprzedaje, ale w momencie, kiedy ma też okazję, od czasu do czasu odkupuje ten rynek, na przykład, żeby zrobić nowe high, czy zbliżyć się do wybicia kolejnego high, żeby pokazać rynkowi, że w tym rynku jest siła. Wtedy ci, którzy nie lekceważą ten wolumen, którzy grają na jakieś wzniesienia, falowcy i tak dalej, oni sobie tam wyliczają, że teraz jesteśmy po korekcie, idziemy znowu do góry, to tylko była jakaś tam korekta, 3 fale, 5 fal, 7 fal, 9 fal i po prostu nikt się niczego nigdy nie może doliczyć, 10 falowców, każdy rozlicza falę inaczej. Klastrów co nie miara, bo można tych klastrów ponakładać na siebie ile bądź, zewnętrzne, wewnętrzne, tam się zawsze coś tam na jakieś zniesienia coś się pokryje. Można to łatwo wytłumaczyć, niektórzy nawet jeszcze próbują wolumen do tego dobrać, zajebiście. Natomiast chodzi o to, że trwa po prostu manipulacja i teraz ty jako inwestor, czy jako gracz, spekulant, jakkolwiek siebie nazwiesz, czy cokolwiek nie robisz na rynku, ty musisz zrozumieć tą strukturę właśnie, którą teraz tłumaczę. Musisz zrozumieć, że takie procesy po prostu na rynku zachodzą. Dopiero jak to zrozumiesz, to dopiero później możesz przejść dalej, ewentualnie stosować jakieś inne po prostu narzędzia. Natomiast duży gracz, to jest bardzo ważne, nie może wypadać od razu, więc duży gracz w momencie, kiedy widzi, że jest w miarę duży popyt z dołu, zaczyna wyprzedawać, żeby przytrzymać trochę tą cenę, natomiast jeżeli widzi, że za mało kasy może wynieść cenę znowu do góry, to sam za część swoich pieniędzy nawet kupuje ten rynek, żeby pokazać, sprowokować i wciągnąć ręce, czyli innych po prostu graczy. Często pisze się o jakichś wybiciach, że rynek rósł, zrobiliśmy jakąś formację, jakiś ręcz boczny i znowu wybiliśmy do góry. No więc to jeszcze wciąga nowych graczy, którzy grają na tak zwane wybicia. Ci, którzy oczywiście sobie już tutaj mierzą jakieś różne tam rzeczy, na przykład mówią o tym, że tam są, słuchajcie, te wybicia z trójkąta albo z kwadratu jakiegoś, więc nawet samo kwestia, że coś wybiło z kwadratu jest tak, przepraszam, no tak popieprzoną w ogóle koncepcją rynku, jak można komuś, słuchaj, kupujemy akcje, na przykład Apple albo KGHM, bo wybiły z kwadratu. No to jest w ogóle tak niepoprawne, no niektórzy tak robią, ci głównie techniczni, tacy, co tam gdzieś grają na te wybicia i twierdzą, że to im po prostu działa. Ja wiem, że im nie działa. Za takimi wybiciami musisz stać konkretna price action i konkretny wolumen. I musimy tam zobaczyć właśnie wybicia z konsolidacji, mega zarabianie. Jasne, ja się zgodzę tutaj z tym komentarzem, że wybicia z konsolidacji, czyli z tych kwadratów, na nich się świetnie zarabia. Natomiast to nie może być pierwsze wybicie, drugie, bo rynek po prostu będzie cię wyrzucał. Jeżeli trafisz na fazę B, w jakimkolwiek, czy w dystrybucji, czy w akumulacji, to on cię wybije, bo oni tam wybijają raz górę, raz wybijają dół. I wybicia muszą mieć logiczny po prostu sens. Ty musisz zrozumieć, co się dzieje w wykresie. Jeżeli nie rozumiesz danego waloru i nie potrafisz odczytać, co się tam po prostu dzieje, to nie grasz żadnego takiego wybicia, bo po prostu przegrasz swoje pieniądze. Rynek ci zabierze po prostu te pieniądze, czy inni gracze ci zabiorą pieniądze. Więc w procesie dystrybucyjnym, w fazie B, jest taka manipulacja informacji. Dużo się wyprzedaje, i wolumeny na falach spadkowych powinny narastać, na falach wzrostowych powinny machać. I w procesie dystrybucji numer 2 nie mamy kolejnego tutaj szczytu. Ten szczyt tworzy się wewnątrz taki klaster, ja może narysuję ten klaster. Tutaj tworzy się wewnątrz po prostu takiego rężu. Buying climax, czyli i automatic rally zazwyczaj tworzą górę i dół tego rężu dystrybucyjnego. I dystrybucje są dużo trudniejsze od akumulacji, dużo trudniejsze, bo jeżeli rynek rośnie i dojdzie do, rozpoznajemy w pierwszej fazie proces dystrybucyjny, to jest bardzo tricky, słuchajcie, proces dystrybucyjny, to ten proces dystrybucyjny bardzo on pokazuje, że rzeczywiście jest tam walor dystrybuowany, to jest taka lampka troszeczkę dla nas, ale czasami ten proces dystrybucyjny zmieni się z czasem w reakumulację i zagrywanie procesów dystrybucyjnych jest bardzo trudne. Jeżeli nie pamiętasz mojego ostatniego wideo, to również będzie link pod tym wideo do tego nagrania sprzed tygodnia, gdzie analizowaliśmy między innymi złoto i powiedziałem o tym, że złoto jest w tym momencie, ma znamiona dystrybucyjne. Górna część wykresu miała znamiona dystrybucyjne. I cię nie myliłem, rynek spadł, ale tak samo wam powiedziałem, że przy tym układzie rynkowym ja nie chcę brać, mimo że tam widzę ciężkie wolumeny, nie chcę brać złota na short. Jeżeli to by była jakaś gówniana spółka, gówniana, przepraszam za wyrażenie, jakaś akcja, cokolwiek, to pewnie tak. Natomiast złoto na short zagrywać, z takich jeszcze mamy fundamenty dobre dookoła, dolar bardzo wysoko, to złoto się wyzbierało, więc dolar może teraz wejść w korektę jakąś. Złoto mam nadzieję, że będzie dalej rosło, bo mam transakcje na złocie i teraz wam chcę pokazać to, co żeśmy zrobili w klubie inwestora w poprzednim tutaj. Momencik, sobie złapię. W ostatnim nagraniu, słuchajcie, dokładnie z 4 kwietnia, 19:40 u mnie była, za 21 w nocy zrobiłem nagranie dla klubu inwestora, złoto, kontekstowy pin bar, gram wybicie, srebro, podwójny kontekstowy pin bar, gram wybicie. To jest całe wideo, które jest oczywiście, ma 31 minut, to jest ekstra dla moich słuchaczy z klubu inwestora, to jest ekstra materiał, który po prostu nagrywam. I co się okazało? Już teraz pójdziemy szybciutko na wykres. Chcę wam powiedzieć, jaka jest różnica tutaj między wyborem po prostu poszczególnych, czy doborem tych walorów. DC, przepraszam, GC. Popatrzcie. To jest wykres złota. Zanalizowaliśmy tu na mniejszym interwale, zanalizowaliśmy w tej części wykresu, w górnej części wykresu, ja może pokażę, bo nie wiem, czy będzie. Zanalizowaliśmy układ dystrybucyjny. Tam musiałbym się poprzełączyć w tym momencie. Rynek spadł rzeczywiście i teraz, słuchajcie, złoto przy tym w ogóle układzie rynkowym jest na wsparciu i nie jest do zagrania na short. I teraz pojawił się kontekstowy pin bar 4 kwietnia, kontekstowy pin bar. Co to jest kontekstowy pin bar? Znajdziesz u mnie również na kanale YouTube tą informację, co to jest kontekstowy pin bar, bo od czasu do czasu zagrywamy świetne transakcje. Jest wybicie, jest zagranie tego pin bara i gramy przynajmniej jedną figurę do góry, jeśli chodzi o złoto. I dlatego powiedziałem wam, że pomimo tego, to jest bardzo ważna informacja, którą musicie sobie zapamiętać, że pomimo tego, że jest czasami dystrybucja na jakimś walorze, na przykład jeżeli byłaby dystrybucja na akcjach Apple albo na jakimś bardziej może jeszcze, nie wiem, znanym, już chyba nie da się bardziej znanego waloru, to nie chcę tego za bardzo zagrywać w dół. Ja bym wolał, żeby akcje Apple'a spadły na dół i wolę poszukać akumulacji niż brać dystrybucję z akcji Apple'a. Ktoś wychodził, zrealizował zysk, pal licho, wychodzę, ale nie shortuję akcji Apple'a. To jest trochę takie wchodzenie pod nóż. Więc dobrych walorów się po prostu czasami nie shortuje. Mam nadzieję, że to jest w miarę oczywiste po prostu. Więc po prostu chciałbym, żebyście zrozumieli, że że proces dystrybucyjny jest takim procesem informacyjnym, na przykład jeśli chodzi o akcje, kiedy ewentualnie tych akcji nie kupować. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy to na Forex, możemy zagrywać w tym momencie, spekulować w dół, bo ten rynek po prostu do tego się nadaje. Natomiast nie każda dystrybucja powoduje to, że otwieram od razu szybko transakcję krótką. Dobra, wracamy na wykresy w tym momencie i pójdziemy, znaczy jeszcze nie na wykresy, tylko jeszcze na, przepraszam, Zobaczymy sobie ten proces dystrybucyjny, bo jeszcze nie skończyłem go do końca omawiać. I tak jak widzimy, na procesie dystrybucyjnym nie ma trzeciego szczytu. Rynek w fazie, między fazą C a fazą D daje kolejną falę, bardzo mocną falę spadkową na wolumenie skumulowanym. Następuje wybicie tego rężu i bardzo często rynek jeszcze wraca do testu, nawet częściej niż przy akumulacji, i dopiero jest zagranie w dół. Ja pokazywałem właśnie, jak wygląda ten proces dystrybucyjny. Przed wybiciem rynek bardzo mocno klastruje, następuje wybicie i następują bardzo mocne tutaj spadki. Proces dystrybucyjny również jest tutaj opisany w tym slajdzie, bardzo dobrze widać na wolumenie, zwróćcie uwagę. Ten wykres jest liniowy, tutaj jest zawarty wolumen skumulowany. Zwróćcie tylko uwagę na to, jakie procesy zachodziły. Tutaj bardzo mocny ruch, 1159 tych kontraktów, to jest w tysiącach liczone. Tutaj już tylko 590 ten ruch gaśnie i zwróćcie uwagę, że kolejne szczyty, to są szczyty 107, 31 i następuje odwrócenie tego rynku. I tutaj mamy bardzo duży wolumen grany. Pierwszy, największy wolumen wyprzedażowy, który przychodzi na rynek, i również silny wolumen, który przychodzi tutaj. To jest też bardzo ważne. On przychodzi w tym miejscu, ale kręci się duża wartość, natomiast nie ma efektu w cenie, nie ma nowego high i jest wybicie, czyli tutaj powstaje tak zwana formacja upthrustowa. Tę formację upthrustową mamy oczywiście bardzo dobrze omówioną w materiałach wideo. To jest przykład dla Was w tym momencie. Chciałbym zrobić z Wami pewnego rodzaju test. Nie chcę Wam mówić, co to jest za wykres, ale przeanalizujmy go wspólnie, ten wykres. Po samych liczbach. Widzimy tutaj liczbę 93. Kolejny szczyt to jest 17. Mała liczba, mały szczyt, ale kolejny znowu szczyt to jest 82. Zwróćcie uwagę. Stąd dotąd zrobiliśmy szczyt na dosyć duży wolumen i dosyć duży zakres ceny. Natomiast stąd dotąd zrobiliśmy mały zakres ceny na ultra wysokim wolumenie. I teraz mamy, jeszcze patrzymy na wolumeny na falach wyprzedażowych. Tutaj mamy wolumen 43 i tutaj mamy wolumen, słuchajcie, 76. Chciałbym sprawdzić, czy na poprzednich falach jest też taki duży wolumen tutaj. Okazuje się, że nie ma. 39, 16... Tu jest 43, 76. Po takim rozłożeniu wolumenowym napiszcie mi, czy ten wykres idzie w górę, czy idzie w dół. Jeszcze raz powtórzę. Bardzo duży zakres ruchu do góry, 93 tutaj, duży wolumen, największy zresztą tutaj, duży ruch. Tutaj już troszeczkę mniejszy, też duży wolumen, ale pokazują się wolumeny 43, 76. Teraz słuchajcie, tutaj nie ma żadnych przegranych w tym momencie. Napiszcie, czy kto wchodzi na long, a kto wchodzi na short, i decyzję trzeba podjąć. Wiem, że niektórzy mogą zostać poza rynkiem, ale z ciekawości tylko. Dół, Patryk, dystrybucja, więc w dół, Adam w górę, Kamil sell. Przyglądnijcie się, sell, ok, S, rozumiem, że to jest short, dół. Ok, zobaczmy. To jest przykład, który na pewno spotkacie w szkoleniu, które dla Was przygotowałem i które rozdaję. Tak się zachował rynek. Można było oczywiście pozostać poza rynkiem. Zwróćcie uwagę. Tutaj doszło do dystrybucji. Jasne, jeżeli ktoś nie chciał zagrać tego rynku, mówi: hej, tutaj jest jakieś duże wolumeny wyprzedażowe się pojawiły, jest duży wolumen w górę, ale mały postęp w cenie, czyli o co chodzi z dużym wolumenem, czyli z tym 82, a mały postęp w cenie. Już Wam wyjaśnię. Muszę sobie kamerkę tutaj włączyć. Zwróćcie uwagę. Rynek dochodzi do pewnego oporu, albo sam tworzy na poszczególnych wcześniejszych szczytach jakiś opór. I nagle do gry wchodzi ultra wysoki wolumen, czyli jest ultra wysoka siła, która pcha ten rynek do góry, bo jest handlowany wolumen, czyli ten cash się po prostu wymienia, ktoś sprzedaje, ktoś to kupuje. Ten, kto to kupuje, zbiera i udaje mu się tylko skupić to wszystko, wyjść na chwilę do góry i wrócić. Czyli jak można to rozczytać? Ktoś się nabrał na to, że będą duże wzrosty, doszło do ultra dużej wymiany wolumenu, ktoś to po prostu w całości wyprzedał i ktoś zdołał tylko zrobić krótki ruch do góry. To jest właśnie ten proces, który musimy zrozumieć. I Wyckoff wielokrotnie powtarzał, patrz na wolumen i patrz na zakres ceny, bo jeżeli dzisiaj na przykład dałbym komukolwiek z was, nie wiem, 100 milionów przykładowo dolarów i ktoś nagle wchodzi na akcję PZU i zaczyna za 100 milionów dolarów wykupywać wszystkie akcje z rynku dzisiaj, to cenę pewnie podniesie trochę do góry, nie wiem jaki tam jest wolumen akurat handlowany, ale podniesie cenę do góry. Ale jeżeli ktoś by, druga strona, ktoś wkłada 100 milionów dolarów, a ktoś po prostu sprzedaje bardzo dużo po prostu walorów, czyli jest strona podażowa zapełniona, to ktoś włoży 100 milionów dolarów, ale tylko troszeczkę dźwignie cenę. Czyli duży wysiłek włożony w cenę, raczej w rynek, a nie ma żadnego efektu. I to mniej więcej w ten sposób tutaj musimy się nauczyć to czytać. To nie jest takie do końca czasami oczywiste czy łatwe, ale mając już taki ręcz dystrybucyjny zrobiony, widzimy jak tutaj następuje oczywiście zagranie. I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie. To jest ostatni przykład, który tutaj będę dzisiaj robił o dystrybucji. Zwróćcie uwagę na fale wzrostowe. Idziemy do góry, 74, duża, pokaźna linia, duży wolumen, duży ruch. Następna fala, 35, mniejszy wolumen, mniejszy ruch. Jest wyprzedaż, 31, patrzę czy na falach jest taka wyprzedaż, na razie nie ma. Rynek próbuje zrobić nowe high, 6, mały wysiłek, mały ruch. Znowu tutaj 26 i jest ruch do góry 43, całkiem niezły. Nie mamy jeszcze nowego szczytu robionego. I znowu jest pytanie, jeżeli widzicie coś takiego, popatrzcie, 74, 35, 43 tutaj, co robimy z tym wykresem? Powiedzmy, to jest rynek forexowy. Góra czy dół? Buy czy sell? Ostatnie tutaj pytanie. Buy czy sell? No właśnie, tutaj jest jeden komentarz, przecież gdyby to było takie proste, napisałbym program, który zbiera szczyty i wolumeny. No nie jest to takie proste, bo czasami akumulacje trwają miesiącami czy tygodniami. I zaraz pokażę akumulację na rynku forexowym. Akumulację właśnie kilkudniową. Dobra, sell. Ktoś tam baj, nic dopóki nie wybije konsoli. O, i to jest dobre, nic dopóki nie wybije konsoli. Okej. No jasne, no dobre. Buy, góra, S, ok. Przerobicie sobie ten przykład, słuchajcie, przerobicie sobie ten przykład, jeszcze macie to szkolenie, musicie sobie tam po prostu to przerobić kilka razy. Popatrzcie, to jest kolejny slajd. Jest, ktoś napisał, wybiliśmy konsolę tutaj. I zwróćcie uwagę, powstał kolejny duży wolumen, 22 i znowu wybicie konsoli w dół. Całość, oczywiście, ktoś może powiedzieć, słuchaj Tomek, to jest taki przykład, trochę z kontekstu wyrwany, nie znamy się na tych wolumenach i tak dalej, ale wybicie z konsoli było też tutaj, a nie mieliśmy w ogóle potwierdzenia, że rzeczywiście będzie zagranie w dół. Natomiast my musimy brać całe schematy akumulacyjne i dystrybucyjne i wówczas je rozczytywać. Zaraz będzie kilka przykładów z rynku. Włączamy w tym momencie platformę. Pokażę. O, to jest dobry przykład. Słuchajcie, to jest euro, 60-minutowe euro. Widzicie? Wykres. Tu akurat szukałem przykładu, ale może przejdziemy na jakieś akcje. Daily, zrobimy sobie, w ogóle wydaje mi się, że euro wzrośnie teraz, jest, mam tu zaraz NRD na przykład, taki walor sobie weźmiemy na przykład. I tutaj jest przykład i akumulacji i dystrybucji, zwróćcie uwagę, jaką mamy lewą stronę po prostu tutaj rynku. Widzicie, dystrybucja jest bardzo charakterystyczna przy wychodzeniu właśnie z dużych tutaj pozycji i ona bardzo często jest rozłożona jest bardzo często rozłożona w czasie. I to, co rynek bardzo często kręci, to kręci właśnie potrójne szczyty, tak jak na przykład w tym przypadku. To nie jest rodzaj akumulacji numer 2, a to jest rodzaj akumulacji numer 1, ale tak wygląda rozłożenie cel. Bardzo często wybicie, powrót do rężu i tak zwana sytuacja upthrustowa, czyli zrobienie takiego podwójnego szczytu, przy czym ten szczyt drugi jest na wyższym wolumenie niż ten szczyt pierwszy. To jest tak zwany upthrust. Ten upthrust również wystąpił tutaj, w tym miejscu. Jeżeli byśmy włączyli wolumen teraz, to ta druga świeca jest robiona na dużo wyższym wolumenie niż ta pierwsza, która jest świecą którą bazową w tym przypadku. Więc te układy dystrybucyjne, one nie są proste, ale musimy wiedzieć, że one po prostu występują i rozłożenie wolumenu jest po prostu na nich takie, jakie wytłumaczyłem wcześniej. I jeszcze jeden taki szybki walor wam tutaj zaprezentuję, który... Bardzo ładny proces dystrybucyjny. Popatrzcie, ile trwała tutaj dystrybucja, ile gracze się nakombinowali, żeby wybić rzeczywiście. I zwróćcie uwagę, jest wybicie dołem, powrót, jest robiona sytuacja upthrustowa w tym miejscu, i rynek zaczyna wybijać. W procesie dystrybucji jest bardzo charakterystyczne, że rynek jak wybije, to jeszcze raz ma skłonności do tego, żeby wrócić i sprawdzić. Bardzo często rynek sprawdza i zasięg całego tego mierzenia, jeżeli byśmy zrobili w Point and Feature Chart, to jest tak jak wyliczyłem zasięg na Bitcoinie 6425, to zasięg z tej dystrybucji jest zasięgiem dokładnie wpadającym tutaj w tą strefę 30,5 dolara. Teraz jesteśmy pomiędzy dwoma takimi punktami, ten walor jest kompletnie nie do zagrania. Więc jeśli chodzi o dystrybucję, to zapraszam do pobrania szkolenia i na stronie smarttrader.pl i również w opisie tego filmu i dokładnego przerobienia właśnie tych procesów dystrybucyjnych zgodnie z schematami, które tam są zawarte. Więc jeśli chodzi o proces dystrybucji numer 2, mam nadzieję, że temat żeśmy wyczerpali. Oczywiście kolejne przykłady procesów dystrybucyjnych będą omawiane również na tym kanale czy na mojej stronie, właśnie opisywane takie przykłady, więc zachęcam bardzo do subskrypcji. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę, jeśli chodzi o dystrybucyjny. Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj temat.